Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica, Dawid Nachajowski. Miło mi jest Państwa powitać z Parlamentu Europejskiego. Drodzy widzowie telewizji Trwam, rozpoczynamy nasz program. Gościem tutaj jest pan były marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Marek Jurek. Szczęść Boże, witam serdecznie. Szczęść Boże, witam serdecznie. Panie marszałku, pierwsze pytanie dotyczące obecnej sytuacji w Parlamencie Europejskim, ponieważ trwają tutaj przesłuchania poszczególnych desygnowanych komisarzy. Będzie głosowanie w Strasburgu nad całą Komisją Europejską en bloc. Ja chciałem zapytać, dlaczego pytał pan o sprawę Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej Jeden z Nas, akurat komisarza do spraw innych, aniżeli właśnie ta inicjatywa pana Johannesa Hahna, bo wiemy, że on odpowiada za politykę rozszerzenia Unii Europejskiej na przykład. To nie jest stricte jego temat. Przede wszystkim dlatego, że komisarz Hahn był komisarzem w tej komisji, która rozpatrywała sprawę inicjatywy Jeden z Nas. Oczywiście, no jeżeli ona wpłynie ponownie, czy na przykład w tej chwili jest ta europejska inicjatywa dotycząca legalizacji narkotyków, no ta sprawa będzie rozpatrywana przez całą komisję. Ale to jest hipoteza. O to pytałem panią premier Bieńkowską w Sejmie. Natomiast tutaj zapytałem komisarza Hahna, bo on był członkiem Komisji Europejskiej, więc każdy z członków Komisji Europejskiej powinien powiedzieć, jak w tej sprawie głosował, jakie stanowisko zajął. No niestety, indywidualne stanowisko, jakie przyjmuje każdy niestety komisarz. Niestety komisarz Hahn długo odpowiadał na moje pytanie o kwestii rosyjskich zastrzeżeń wobec stowarzyszania się z Unią Europejską krajów z Europy Wschodniej. Na to pytanie udzielił długiej odpowiedzi, no trudno powiedzieć, czy wyczerpującej, ale bardzo długiej. Tak długiej, że zabrakło mu czasu, bo czas na odpowiedź się skończył, żeby odpowiedzieć na to drugie pytanie. Ja myślę, że w tej sprawie niestety bardzo wielu polityków europejskich robi uniki, przy czym taki unik jest zawsze naganny, ale mniej, jeżeli chodzi o prognozowane stanowisko. Ktoś się może zasłaniać, że to jest hipoteza, taka sprawa nie wpłynęła. Ale odpowiedź na pytanie, jakie stanowisko pan zajął, powinna być albo tak, albo nie. No do tego mamy prawo, dlatego że komisja jest organem reprezentującym rządy, znaczy no desygnowanym przez rządy państw Unii Europejskiej. No nie powinna działać konspiracji. Panie marszałku, chciałem jeszcze dopytać o Johannesa Hahna, przyszłego komisarza. To jest polityka sąsiedztwa, rozszerzenie Unii Europejskiej. Bo pan zadał stricte pytanie w kontekście przyszłych możliwych wydarzeń politycznych z Rosją, jeżeli chodzi o przyjęcie państw nowych do struktur Unii Europejskiej. Ale chciałem przypomnieć, że Jean-Claude Juncker proponuje tymczasowe zawieszenie rozszerzenia Unii Europejskiej przynajmniej na kilka lat. Jak to argumentował przed przesłuchaniami komisarzy, żeby te nowe kraje członkowskie, 10 plus Bułgaria, Rumunia, oswoiły się, w cudzysłowie mówiąc, z byciem w Unii Europejskiej. To niestety ta filozofia, którą pan redaktor bardzo dobrze streścił, no to jest filozofia tego, co ja nazywam zastąpieniem wielkiego rozszerzenia wielkim przyłączeniem. Co to znaczy, że my się mamy oswajać? Jeżeli mówimy o jedności europejskiej, o zjednoczeniu naszych państw po wspólnej pracy, niektórzy nawet idą dalej, mówią o integracji, prawda? No powiedzmy, mówimy o solidarności. No to my się musimy nawzajem szanować. O jakim my mówimy oswojeniu? Od nowych, od krajów, które walczyły z komunizmem przez 50 lat po II wojnie światowej, nasi zachodni partnerzy mogą się wiele nauczyć. Co więcej, tak naprawdę my zrobiliśmy bardzo wiele dla nich, żeby oni na przykład mogli przekierować no, miliardy euro, które musieliby wydawać na obronę, gdyby zimna wojna trwała nadal, gdyby nadal istniała groźba najazdu sowieckiego na zachodnią Europę, a które mogli w warunkach pokoju i bezpieczeństwa przekierować na inwestycje, na rozwój, na ratowanie upadających systemów opieki społecznej i tak dalej. To wszystko mają nam do zawdzięczenia. Dzisiaj, kiedy jest mowa w przymierzu atlantyckim o tym, że powinniśmy zwiększyć wysiłek obronny, możemy się właśnie w tej chwili sobie uświadomić, jak wiele oni zaoszczędzili pieniędzy dzięki temu, że my stawialiśmy opór komunizmowi i że zimna wojna się skończyła, co przypomnijmy, zaczęło się w Polsce. Panie marszałku, chciałem jeszcze spytać o wniosek o członkostwo Ukrainy do Unii Europejskiej. Sam komisarz Hahn stwierdził, że to jest no, bardzo odległa sprawa. Trzeba tutaj rozgraniczyć poważną ofertę ze strony Unii Europejskiej, ale również odpowiednie przygotowanie danego kraju do członkostwa w struktury Unii Europejskiej, w struktury wspólnoty. Jak pan to widzi? No to jest, wie pan, proste pytanie, jaka Unia, prawda? Co ma oznaczać Unia? Dlatego, że jeżeli Unia Europejska ma być mechanizmem oswajania
krajów środkowoeuropejskich z tymi zmianami społecznymi, które w ciągu ostatniego ćwierćwiecza nastąpiły w Europie Zachodniej, no to myślę, że wielu z nas powie bardzo dziękuję. A widzi pan Ukrainę teraz w Unii Europejskiej? Ja przyjąłem tylko 10 lat temu, kiedy była w Polsce debata na temat wejścia czy nie wchodzenia do Unii Europejskiej, głównym argumentem tych, którzy mówili o potrzebie udziału Polski w integracji europejskiej, będzie to, że będziemy zmieniać Europę, a nie do niej się dostosowywać. Na to liczył święty Jan Paweł II. Natomiast, mówię, to jest program oswajania Europy Środkowej i izolowania czy trzymania na dystans Europy Wschodniej. No taka Unia nam w ogóle nie odpowiada. O prawdziwej solidarności możemy mówić wtedy, kiedy Unia Europejska zaangażuje swój przynajmniej polityczny potencjał w to, żeby utrwalać na wschodzie te zmiany, które nastąpiły po rozpadzie Związku Sowieckiego, a więc zwiększać bezpieczeństwo Polski. Wtedy możemy mówić o solidarności. Niestety, trzeba powiedzieć jedno, że pan komisarz Hahn, on dziedziczy pewną tradycję. W 2005 roku to jego rodaczka, pani komisarz Ferrero-Waldner, sformułowała doktrynę wyczerpanych zdolności absorpcyjnej, że w Unii starczy już dość państw, że Unia może się odciąć od wschodu, że prawda tamtą sferę, no tamta sfera niech będzie takim miękkim pasem przejściowym między Europą Zachodnią a Rosją. On też jest politykiem austriackiej partii ludowej, też jest Austriakiem. I teraz pytanie, jaką on będzie prowadził politykę. Na razie po prostu w całości przedstawia argumenty, to założenie polityczne, które przedstawił przewodniczący Juncker, które mówi właśnie, że Europa może się zamknąć w sobie i tak dalej. No pamiętajmy, Europa, nasi partnerzy z Europy Zachodniej muszą wiedzieć jedno, że jeżeli mówimy o jedności europejskiej, to oni muszą realizować nasze interesy, tak samo jak my wspieramy ich interesy. Oni muszą korzystać z naszego dorobku prawnego czy politycznego, tak samo jak my korzystamy z ich dorobku. Wtedy możemy mówić o solidarności. Inaczej to jest po prostu swego rodzaju imperializm prawny czy ekonomiczny. Było tutaj wiele powiedziane podczas tej kadencji Parlamentu Europejskiego, która zaczęła się nie tak dawno, jak i poprzedniej, na temat na przykład możliwości przyłączenia Turcji do Unii Europejskiej. I też ktoś postawił taką hipotezę w Parlamencie Europejskim, że jakby tam przeprowadzono referendum w poszczególnych częściach tego kraju, to czy sami Turcy tak naprawdę chcieliby do tej Unii wejść, a z drugiej strony też popatrzeć na odpowiednie przygotowanie danego kraju członkowskiego, czy byłby gotowy spełnić te wszystkie restrykcje w Unii Europejskiej. To jest ten największy problem z rozszerzeniem, dlatego trzeba byłoby może poczekać. Znaczy, Turcja to jest kraj sprzymierzony z nami w przymierzu atlantyckim. Zresztą no, pamiętajmy, że po wiekach wojen z Turcją od XV do XVII wieku mieliśmy od XVIII wieku do tej pory tradycyjny sojusz, przymierze. Ale problem przyjęcia Turcji do Unii Europejskiej to jest problem bardzo teoretyczny. Bardzo teoretyczny i w moim przekonaniu no, warto obserwować tę debatę, która się toczy w zachodniej Europie. Nie ma sensu za bardzo się tym przejmować, dlatego że w przewidywalnym czasie, że tak powiem, w polityce Unii Europejskiej będzie dominował bardzo mocny opór Niemiec, w jakimś stopniu również Francji wobec przyjęcia Turcji. No, krótko mówiąc, Niemcy uważają, że już w dostatecznym stopniu zintegrowali swoje społeczeństwo z Turcją, by to jeszcze powiększać. Więc powtórzę jeszcze raz, problem dzisiaj jest bardzo teoretyczny, aczkolwiek to nie jest nasza sprawa. Nie my zaczynaliśmy te negocjacje, nie naszą rolą jest, że tak powiem, rozważanie zobowiązań, które podjęto. Mówię, przyglądajmy się tej debacie. W tym wypadku ona w bardzo ograniczonym stopniu angażuje nasze stanowisko. I też jak popatrzymy tutaj, panie marszałku, na różnego rodzaju procesy polityczne, referendum w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii plus na przykład chociażby niedawne referendum w Szkocji, prawda, to można byłoby stwierdzić, że zmierzamy bardziej do uszczuplenia niż rozszerzania Unii Europejskiej. A nawiasem mówiąc, był pan za niepodległością Szkocji? To jest sytuacja paradoksalna, dlatego że Szkoci akurat byli o wiele bardziej prounijni niż Anglicy. Istniała obawa, że jeżeli Szkocja
dokona oddzielenia od Anglii i Walii, to Szkocja znajdzie się poza Unią, mimo że chce być w Unii, a Wielka Brytania pozostanie w Unii, żeby wkrótce w referendum z tej Unii wyjść. Ja myślę, że dla Polski, Szkoci to bardzo sympatyczny naród, oni bardzo lubią Polaków. Ja miałem przyjemność poznać jako marszałek Sejmu pierwszego spikera Brytyjskiej Izby Gmin, Szkota, który był pierwszym katolikiem od czasów świętego Tomasza More, pierwszym od czasów reformacji, który był przewodniczącym Izby. To jest bardzo sympatyczny naród. Naprawdę jak się ze Szkotami rozmawia, to opowiadają, jak przez wiele lat po wojnie w parafiach, gdzie w czasie wojny stacjonowali polscy żołnierze, modlono się o niepodległość Polski i tak dalej. Natomiast w interesie Polski jest silna Wielka Brytania, tak samo jak jest obecność brytyjska w Unii Europejskiej, dlatego że my z naszymi problemami w tej Europie, gdzie traktuje się nas jako kraj przyłączony, byśmy byli o wiele bardziej samotni. Dlatego w interesie Polski jest i to, żeby i Ukraina znalazła się w Unii, i Wielka Brytania. Na pewno nie jest w interesie Polski to, żebyśmy w Unii zostali sam na sam z krajami dorzecza Renu, Niemcami, Francją, krajami Beneluxu. Panie Marszałku, Szanowni Państwo, tutaj w Parlamencie Europejskim trwają przesłuchania poszczególnych komisarzy. Była również przesłuchiwana pani Elżbieta Bieńkowska, kandydat na komisarza między innymi do spraw rynku wewnętrznego. Rozwój rynku wewnętrznego, małych i średnich przedsiębiorstw i większy wzrost gospodarczy to tylko niektóre z postulatów, które przytoczyła. No, przyszła pani komisarz, tak? No, na pewno, bo jedno jest pewne, że tak naprawdę wybór Donalda Tuska na przewodniczącego Rady Europejskiej, ja powtórzę tylko rzecz, którą mówiłem publicznie przed wyborem Donalda Tuska, przed wyborem, że jeżeli zostanie przewodniczącym Rady Europejskiej, to w ogromnym stopniu dlatego, że jego przyjaciele polityczni w zachodniej Europie obawiają się dojścia opozycji do władzy w Polsce. I tak naprawdę jednym z elementów tego wyboru Donalda Tuska jest wzmocnienie w Polsce obecnego układu władzy. I to mówię nie na podstawie, nie dlatego, żebym uważał, że my jesteśmy pępkiem świata czy pępkiem Europy. Jesteśmy krajem, jesteśmy zwornikiem bezpieczeństwa środkowej Europy, to jest absolutnie pewne. Krajem bardzo ważnym. Ale ja tylko mówię to, co w równym stopniu dotyczy na przykład tego, że pani minister Mogherini zostaje wysokim przedstawicielem do spraw polityki zewnętrznej. No, przesłuchana według komentatorów, w poniedziałek. Tak, ale jest na dobrej drodze. Według komentatorów to jest bardzo mocne wzmocnienie reform rządu Renziego, które on przeprowadza w interesie utrzymania strefy euro, w interesie stabilizacji strefy euro, po to, żeby uniknąć dalszego załamywania się tego układu Europy drugiej prędkości, jakim jest Unia Walutowa, Unia krajów, które przyjęły jedną walutę. Wybór pani Mogherini służy wzmocnieniu rządu Renziego. Wybór Donalda Tuska służy wzmocnieniu rządów Platformy. No oczywiście, że Niemcy, szczególnie Niemcy, ale inne kraje zachodniej Europy chcą mieć w Polsce rząd, który nie będzie ośrodkiem innego myślenia o Europie w Europie Środkowej, bo na tym polega nasza rola, również geopolityczna. No pamiętajmy, że my jesteśmy największym krajem w Europie Środkowej, największym krajem między Finlandią i Szwecją, a Bułgarią i Grecją, między regionem, gdzie leży większość państw Unii. Do tej pory ten region był wyłączony z realnych wpływów. No i ci, którym zależy na tym, żebyśmy się zgadzali na wszystko, żebyśmy, tak jak pan redaktor na początku naszej audycji powiedział, oswajali się z naszą sytuacją, zależy, żeby mieć w Polsce rząd, który się z tym oswajaniem zgadza. Chciałem jeszcze zapytać, współpracę polityczną na linii takich instytucji jak NATO, takich struktur właśnie jak Unia Europejska w kontekście przyszłych oraz obecnych relacji z Rosją, ponieważ to, co ostatnio było powiedziane właśnie w imieniu państw Paktu Północnoatlantyckiego, że nie ma sprzeczności między silnym NATO a budowaniem konstruktywnych relacji z Rosją. Chodzi o politykę w przyszłości średnio lub krótkoterminowej. Co pan o tym sądzi? Ja bez przerwy powtarzam tutaj w Parlamencie Europejskim, że musimy pamiętać o tym, że ogromna większość z naszych państw jest sprzymierzona w NATO. Także jeżeli mówimy o relacjach między Przymierzem Atlantyckim a Unią Europejską, to nie powinniśmy mówić o relacjach dwóch zewnętrznych partnerów, tylko o pewnego rodzaju symbiozie dwóch organizmów, których większość członków NATO to członkowie Unii Europejskiej, większość państw Unii Europejskiej to państwa sprzymierzone w Przymierzu Atlantyckim. Więc raczej powinniśmy mówić o współpracy
podziale zadań, wzajemnym wspieraniu się, a nie o konkurencji. Co więcej, ja uważam, że jeżeli chodzi o takie sprawy jak bezpieczeństwo Europy Wschodniej, to co się dzieje, to co się działo w Gruzji, czy to co się dzieje na Ukrainie, zagrożenia dla Polski, państw bałtyckich, to tak naprawdę my powinniśmy oczekiwać od naszych partnerów w zachodniej Europie, że to oni bardziej od Amerykanów będą myśleć o naszym bezpieczeństwie. Unia Europejska na forum NATO powinna dbać o to, o ten atlantycki wymiar sojuszu, o zainteresowanie Amerykanów sprawami Europy, a aktywność w Europie, a nie zniechęcać do tego. Oczywiście tego musimy się domagać, dlatego że Przymierze Atlantyckie dysponuje wieloma instrumentami politycznymi, przede wszystkim takimi jak dyslokacja wojsk, takimi jak przyjęcie nowych państw do przymierza, którymi może oddziaływać na zwiększenie naszego bezpieczeństwa i może oddziaływać zniechęcająco, odpychająco na agresywną politykę Rosji. A czy pana zdaniem NATO jest silne politycznie i militarnie? No, militaria to może nie będę pytał, ale o politykę i mówienie jednym głosem na arenie międzynarodowej. Znaczy, NATO jest sojuszem, więc no, musi działać w trybie uzgodnień. Oczywiście ten sojusz może pozwolić niektórym państwom na podejmowanie własnej inicjatywy. No, dzisiaj problem NATO polega na tym, że w zachodniej Europie mamy rządy, które przyjęły doktrynę uniknięcia za wszelką cenę zimnej wojny, czyli ustępowania wobec Rosji, bo Rosja myśli kategoriami zimnowojennymi, podejmuje najazdy na państwa sąsiednie. To są takie same, w cudzysłowie, ja mówię, interwencja to jest coś, co w etyce klasycznej, w klasycznej doktrynie wojny oznaczało zupełnie co innego niż to, co Sowieci nazywali interwencją. Oni interwencją nazywali najazd i utrzymywanie kolaboracyjnych rządów u władzy. No, historycznie wojna interwencyjna to była taka wojna, jaką Amerykanie podjęli, broniąc państw Europy przed Niemcami w czasie I czy II wojny światowej. To jest wojna. Ale tego rodzaju wojny agresywne, jakie podejmował Związek Sowiecki, podejmuje dzisiaj Rosja. Rosja traktuje państwa zachodnie jako przeciwnika i chce odbierać państwom wschodniej Europy wolność wyboru politycznego, tak jak wcześniej chciała ją odbierać państwom Europy Środkowej. W Europie Zachodniej dominuje zasada, no za wszelką cenę unikajmy z nimi konfliktów. Czyli prawda, po każdym kroku agresywnym ze strony Rosji następują zupełnie jak w 1936 czy w 1938 roku zabiegi, żeby to już był krok ostatni. Żeby już co wzięli, to wzięli, ale nie posunęli się dalej. No, te twarde sankcje na przykład Unii Europejskiej w kontekście Rosji. Mówię o sankcjach, one pewne działanie ekonomiczne w tej chwili mają, co wszyscy widzimy na stacjach benzynowych, dlatego że benzyna naprawdę jest tańsza, no i bardzo dobrze. Cena baryłki ropy jest coraz niższa i to realnie uderza w budżet rosyjski, również w zdolność ich zbroi. To pewne znaczenie ma. Ja tego nie dezawuuję. Te sankcje są większe niż ten. Ale to jest takie bardzo miękkie działanie. Polityka na linii Unia Europejska-Rosja, pomijając właśnie sankcje i twarde stanowisko ze strony poszczególnych państw wspólnoty, które powinny działać razem, bo tutaj jest mowa o wypracowaniu stanowiska, gdzie Europa mówi jednym silnym głosem, co jest bardzo trudne, nawiasem mówiąc. Czy jest coś jeszcze oprócz tego? Znaczy, panie redaktorze, my przede wszystkim powinniśmy oczekiwać od jednego, żeby nikt nie zaprzeczał naszemu głosowi. Dlatego, że jeżeli Francuzi mają bardzo poważne problemy w Afryce Zachodniej, jestem pełen uznania dla roli Francji w Afryce Zachodniej, dlatego że ten napór sił skrajnych, który idzie przez Saharę i napiera na państwa w środkowej Afryce, na społeczeństwa, które są często w dużym stopniu chrześcijańskie, powstrzymywanie tego naporu to jest bardzo pozytywna rola Francji. Również ich troska o Bliski Wschód, o Liban, o bezpieczeństwo tutaj na Bliskim Wschodzie, to jest też no, coś, do czego powinniśmy się odnosić z zrozumieniem. Ale my nawet jeżeli w niewielkim stopniu pomagamy, chociaż na przykład nasi żołnierze są w Republice Środkowej Afryki, to przynajmniej im nie przeszkadzamy. A jeżeli oni wysyłają okręty desantowe, przygotowują do wysłania na Bałtyk, no to po prostu nam przeszkadzają. I tutaj musimy zdecydowanie mówić, że oczekujemy od nich solidarności. Ale jeżeli chodzi o Przymierze Atlantyckie, jest jeszcze drugi problem. To jest problem aktualnego rządu amerykańskiego, który przez długi czas ogłaszał reset z Rosją. Teraz jakby się przebudził. No ale mówię, musimy oczekiwać znacznie więcej niż to, co do tej pory usłyszeliśmy. Gdyby po aneksji Krymu zapowiedziano szybkie przyjęcie do Gruzji, do NATO,
to Rosjanie rozmawialiby o tym, jak ten proces spowolnić, a nie przygotowywaliby się do najazdu na wschodnią Ukrainę. Polska byłaby bezpieczniejsza. Panie marszałku, teraz w Strasburgu na najbliższej sesji będzie głosowanie nad składem całej Komisji Europejskiej en bloc, jak już ostatni desygnowany komisarz zostanie przesłuchany w tej instytucji. Jak pan zagłosuje? Bo pamiętam, 5 lat temu były w kuluarach nawet Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej różnego rodzaju rozmowy prowadzone, jak właśnie głosować nad składem komisji. Pamiętam, że posłowie Prawa i Sprawiedliwości wstrzymali się od głosu. Jak pan zagłosuje? Ja głosowałem przeciwko przewodniczącemu Junckerowi, dlatego że uważam, że to jest mocna kontynuacja tego samego. Dzisiaj byłem na wysłuchaniu w Komisji Ekonomicznej, na wysłuchaniu ministra Moskowiciego, który kandyduje na stanowisko komisarza do spraw gospodarczych i finansowych. No, on zapowiadał wpychanie kolejnych państw do strefy euro. Generalnie, jeżeli to będzie polityka przewodniczącego Junckera, bez, że tak powiem, żadnej odmiany, no to ja będę głosował na nie. Natomiast jeżeli zdarzy się, no mówię, ostatecznie stanowisko zajmę, kiedy zakończą się te przesłuchania, dlatego że może się coś zdarzyć takiego jak z profesorem Butilione, kiedy ja nawet apelowałem, że w takiej sytuacji no, trzeba to jakoś zniuansować i pokazać, nie przyłączać się do tych głosów skrajnych, które akurat atakowały tego polityka. Ale powtórzę jeszcze raz, jeżeli ta komisja będzie w prosty sposób realizować politykę przewodniczącego Junckera, to ja będę głosował tak, jak głosowałem w jego sprawie, to znaczy przeciw. Poza tym Europie potrzebna jest opozycja. Każdej społeczności demokratycznej potrzebna jest opozycja dla jej własnego dobra. I jeszcze jeden temat, szanowni państwo, panie marszałku, mianowicie 25 listopada będzie obecny papież Franciszek na sesji plenarnej w Strasburgu i będzie on reprezentował Watykan. Przypomnę tylko, że pierwszym papieżem, który odwiedził Parlament Europejski właśnie w Strasburgu w 1988 roku był święty Jan Paweł II, już teraz święty. Jak pan ocenia tę przyszłą wizytę z punktu widzenia polityka? Ponieważ tutaj wielu polityków spodziewa się właśnie takich słów w kontekście ich posługi politycznej, w kontekście dobra o właśnie wspólną Europę. No i dla mnie to będzie bardzo ważne wydarzenie. Ja wprawdzie nie z ław sejmowych, bo wtedy byłem ministrem w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, ale z galerii dla gości słuchałem orędzia świętego Jana Pawła II w Sejmie Rzeczypospolitej, które było bardzo ważne. To była bardzo ważna lokucja i nie na darmo ona jest we fragmencie wyryta w kamieniu w Sejmie. Teraz będę słuchał Ojca Świętego w Strasburgu. Ja myślę, że no, na pewno papież będzie mówił o polityce jako służbie, dlatego że Ojciec Święty bez przerwy przypomina o godności służby publicznej, zachęca wyborców do kontrolowania polityków do odpowiedzialnego wykonywania swojego powołania, swojej misji. Myślę, że papież będzie mówił o pokoju, będzie mówił o solidarności społecznej. No, ja mam nadzieję, że podejmie to, o czym mówił Jan Paweł II, to znaczy będzie bronił godności narodów. Myślę, że tutaj papież jest bardzo przywiązany do, znaczy, że jego korzenie argentyńskie no bardzo go uczulają na ten problem. Myślę, że będzie mówił o prawie do życia, o prawach rodziny. To było bardzo ważne, żeby te słowa w Parlamencie Europejskim padły. Jak pan ocenia, jeszcze chciałem zapytać o taką sprawę, właśnie osoby, które przyjeżdżają i reprezentują dany kraj członkowski Unii Europejskiej na arenie międzynarodowej, a tę arenę międzynarodową można sprowadzić po prostu do podium Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, ponieważ to z reguły wygląda tak, że premier, prezydent danego kraju otrzymuje, w cudzysłowie mówiąc, 15 minut i wypowiada się na ten temat. Niektórzy słuchają, niektórzy robią sobie przerwę. Czy tego rodzaju wystąpienia są potrzebne? Ja myślę, że to jest akurat w tej funkcji, to jest trochę tak jak z ONZ-em, że to jest taki AROPAK, to jest takie miejsce, gdzie mogą się tego rodzaju spotkania odbywać. Ja pamiętam swoje spotkanie z konwentem przewodniczących grup Parlamentu Europejskiego, wtedy, kiedy przyjeżdżałem jako marszałek Sejmu na zaproszenie przewodniczącego Borrella. No, dla mnie to było bardzo ważne wystąpienie, dlatego że mogłem mówić o polityce IV Rzeczypospolitej i odpowiadać na zarzuty stawiane Polsce, zapoznać kolegów z naszym stanowiskiem.
No to, że jak jest 28 krajów, to jedne nas interesują bardziej, inne mniej, no to jest zupełnie normalne. Natomiast to, co uderzające w Parlamencie Europejskim, to to, że wbrew temu, co my myślimy, tutaj politycy z poszczególnych krajów bardzo mocno kłócą się między sobą. Kiedy przyjechał premier Renzi, to na sali Parlamentu Europejskiego Włosi bardzo mocno kłócili się między sobą. Podobnie z rządem greckim. Natomiast co jest ciekawe, że bardzo często jednak ci politycy przy wszystkich tych kłótniach zajmują podobne stanowisko w sprawach, które odczytują jako rację stanu swojego kraju. To na przykład widać w polityce rosyjskiej Francji. Tutaj od socjalistów do Frontu Narodowego stanowisko jest dosyć podobne. Dlatego bardzo ważne jest to, nie to, żeby wygłuszać konflikty czy spory, bo to nie o to chodzi, ale żebyśmy przede wszystkim my, konserwatywna, katolicka opinia w Polsce, mieli bardzo mocne poczucie tego, co stanowi rzeczywiste elementy naszej racji stanu i tutaj o to walczyli i domagali się tego, żeby nasi politycy o to tutaj walczyli. A czy wraca pan do przeszłości, za czasów, kiedy był pan marszałkiem Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, kiedy na przykład obserwuje pan przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, w jaki sposób on prowadzi obrady w tej instytucji, faktem nie zwołuje Konwentu Seniorów, tak jak pan kiedyś, prawda, zwoływał. Czy widzi pan jakieś podobieństwa w tych dwóch funkcjach, przewodniczący Parlamentu Europejskiego, a marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej? Czy ja widzę raczej, znaczy wszystkie parlamenty są podobne, bo mają podobną naturę, ale ja widzę sporo różnic. Na korzyść i na niekorzyść. W porównaniu z polskim Sejmem na pewno jest lepsza logistyka. Ja uważam, że gdyby posłowie w polskim Sejmie zamiast pokojów sypialnych w hotelu poselskim mieli normalne biura, to by więcej pracowali, podlegali lepszej kontroli, mieliby mniej pokus do, że tak powiem, nie wiadomo czego robienia ze swoim czasem, kiedy nie mają gdzie nawet pracować i tak dalej, czy przyjmować interesantów, prowadzić, studiować dokumentów i tak dalej. To jest jedno. Logistyka jest tutaj na pewno lepsza. Nawiasem mówiąc, takie studie, jak to, o którym rozmawiamy, też w Sejmie by się przydało. Druga rzecz, jeżeli chodzi o procedurę obrad w Parlamencie Europejskim, tutaj przyjęto parę elementów brytyjskiej procedury parlamentarnej, na przykład możliwość takiego bezpośredniego zadania pytania przy pomocy tak zwanej niebieskiej karty w trakcie cudzego przemówienia. I wtedy dochodzi do normalnej wymiany zdań, konfrontacji. U nas to trzeba ubierać w jakieś ad vocem, udowadniać, że ktoś kogoś zaczepił i tak dalej. Tu jest możliwość zadania pytania jakiegoś otwartego sporu. Dodatkowe procedury, takie jak uzasadnienie mojego głosu. Dlaczego, jeżeli głosowałem za czymś, chcę zaznaczyć jednak, przy jakich zastrzeżeniach pozostaje. Na przykład, dlaczego mimo, że jakaś propozycja ma elementy pozytywne, musiałem głosować przeciw. Tu jest możliwość wypowiedzenia się w tej sprawie bezpośrednio po tym i to jest bardzo dobre. Uzupełniająca tura wypowiedzi po zakończeniu debaty. Takie procedury interaktywne, to jest wszystko dobre. Natomiast generalnie ja bym powiedział, że demokracji jako takiej więcej jest w polskim Sejmie. Tak naprawdę tutaj w parlamencie kluczową rolę odgrywa dyrektoriat, co najlepiej widać przy głosowaniach optyczną większością. Ja nie mam nic przeciwko głosowaniu optyczną większością. Jeżeli widać, że 2/3 sali głosuje za gołym okiem, no to rzeczywiście można a nikt nie domaga się liczenia głosu w jakiejś drobnej sprawie, to można stwierdzić, że to wystarczy. Natomiast jeżeli przewodniczący obrad ze spuszczonymi oczyma mówi, kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymał się od głosu, stanowisko zostało przyjęte i nawet nie patrzy, jak to wygląda, bo wie po prostu z konwentu przewodniczących, że ten dyrektoriat kierowniczy uzgodnił to między sobą, no to nie jest w porządku. To ja jednak bym chciał, żeby poseł miał choćby tą satysfakcję, że może wyraźnie w ciągu paru sekund podtrzymać rękę i pokazać, jak głosuje. Pod tym względem to jest gorzej. Jeżeli chodzi na przykład o konieczne to, co mieliśmy u nas w naszym Sejmie teraz z konwencją przemocową. No po prostu odesłano ją do komisji, bo absolutnie nie można za nią dzisiaj głosować. Nawet ci, którzy jeszcze nie zdają sobie z tego sprawy, jak bardzo wywrotowy to jest dokument, no chcieli, prawda, zatrzymać tę pracę i w Polsce to jest możliwe. Tutaj jednak się idzie, ta maszynka do głosowania pracuje wiele mocniej.
Dziękuję serdecznie za te odpowiedzi. Szanowni Państwo, moim gościem był pan poseł do Parlamentu Europejskiego Marek Jurek, był marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Dziękuję. Z Bogiem, do zobaczenia. Serdecznie dziękuję za uwagę, szanowni Państwo, i zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka programu z Parlamentu Europejskiego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.